typ znany jest każdemu, kto często jeździ komunikacją miejską. Oczywiście jest to babcia, tak zwana siatki się zmęczyły. Zazwyczaj zajmuje przynajmniej dwa siedzenia, na których stawia te swoje siatki, tak aby nikt inny nie mógł tam siąść. I nawet nie próbuj zwrócić jej uwagi, bo to jest typ, który nie należy do sympatycznych. Czy mogłaby pani dać na podłogę te swoje siatki, bo chciałabym usiąść? A co ty, mnie wychowany dzieciaku, sobie w ogóle myślisz, co? Jest tyle wolnych miejsc, to akurat musisz się tutaj przyczepić. Ale pani zdaje sobie sprawę z tego, że miejsca są dla pasażerów, a nie dla siatek. Co za niewychowane dziewużysko. I ta dzisiejsza młodzież to taka niewychowana jest i w ogóle zero manier. Przepraszam, może pani się zamknąć? Zero szacunku dla starszych! Obserwator. Patrzy się na wszystko i na wszystkich. Ja już nie jestem głodna. Chodzisz sobie do komunikacji miejskiej. Niby nic nadzwyczajnego, prawda? Wszystkie miejsca zajęte standardowo i nagle widzisz jego. Tak, tego żula spod Biedronki, który ostatnio chciał od ciebie 2,50 na Amareno. A po całym autobusie roznosi się smród zgniłej skarpety pomieszanej z żygami gównem. Zastanawiasz się więc, jakim cudem on podróżuje komunikacją miejską. Czy on w ogóle ma bilet? Byś pan weź, gdzie ten autobus jedzie? Na lotnisko w Radomiu. Bacz pan, to ja panu opowiem historię życia, bo kiedyś poszłem. No i zaczyna się najgorsze, czyli słuchanie jego historii życia. Ze współczuciem idę dla wszystkich, którzy musieli natknąć się na takiego pasażera. Pasażer to osoba, która wiecznie patrzy w okno i nigdy nie wie, co się dzieje. Przepraszam, gdzie ten autobus się zatrzymuje? Przepraszam! Przepraszam, proszę pana. Dzień dobry, bilecik do kontroli. Poproszę bilecik do kontroli. Ale co? Bilecik? A. A oto kolejny typ, czyli czytelnik. Ten typ znajduje się w prawie każdym autobusie lub innym środku transportu. Czy jest zły? Oczywiście, że nie. Jest spokojny. Nie hałasuje, nie rozmawia, nie śmierdzi. Czasem tylko zdarza się, że może przegapić stację, bo jest tak zaczytany. Przepraszam, za ile będzie stacja na Wileńsku? Była ze dwie stacje temu. Że co? Panie kierowco? Panie kierowco, proszę się zatrzymać i to szybko! No bywa. Turysta. To typ, który jest dosyć dziwny i czasami denerwujący. Czasami nawet zastanawiasz się, czy on faktycznie żyje? Czy on w ogóle wie, że żyje? Nigdy nie wie, gdzie się znajduje, gdzie jest. Pyta się ciągle każdego o stację. No i oczywiście jest jazda, jak wejdzie konduktor. Dlaczego stoimy? Wiecie dlaczego? A przed wami nerwus. Dostaje szału, gdy autobus się spóźnia. Kłóci się ze wszystkimi. Przepycha i czepia wszystkiego. Dlaczego to okno jest uchylone? Zamknijcie to okno, bo ono mnie denerwuje. Ty, mała, zamykaj to okno. Już. Przepraszam. Dlaczego te kasowniki są takie zdewastowane? Ja zwariuję. Ty, mała, zamknęłaś to okno? To typ znany i nie za bardzo lubiany. Karinka zawsze uspokaja swojego bachorka, który wierci się jak głupi i jakby miał jakieś robaki w tył. Brian, uspokój się! Brian, zrobisz sobie krzywdę! Gofi, weź zajrzyj! Gofi! Brian, natychmiast przestań się tarzać po podłodze! Brian, słyszysz?
ja się nie uspokoisz, no kurde, to trener, to ojciec ci tak po dupie strzeli, że nie przeżyjesz tego dnia. Żony ojca! To są przyjaciół. Nie obchodzi je, że ktokolwiek inny może z nimi jechać autobusem. Liczą się tylko one. A pamiętasz, w co ona się ubrała? To były takie bekowe! On jest taki ładny! Ty, no faktycznie! Ale słodziak! Ej, dawaj dzwonimy do Angeli. Dobra! Ej, nagrywaj mnie! Okej! Proszę pani, a wie pani, gdzie my w ogóle jesteśmy? No, w Sosnowcu. Już w Sosnowcu? A ten autobus to kołuje gdzieś dalej? No, chyba tylko przez Sosnowiec. Trzeba przeczytać, może gdzieś tu pisze. No, a myśli pani, że Sosnowiec to okolica, którą warto zwiedzić? Dzień dobry. O, dzień dobry, panie konduktorze. Widzimy się już drugi raz. Owszem, widzimy i mam nadzieję, że pan zakupił bilet na drugą gminę. Jak drugą gminę, bo nie wiem. O co panu chodzi? Mam na myśli fakt, że przyjechał pan już przynajmniej z 3 godziny autobusem. Naprawdę? I zaliczył on przynajmniej ze 2 gminy. No ale ja myślałem, że jak kupię bilet jednorazowo, to mogę cały czas jeździć. A oto DJ. Nie stać go na głośno, więc puszcza muzykę z tableta. Jego także nie obchodzi, co myślą o nim inni ludzie i że niektórzy nie mają ochoty słuchać jego rapsów. Ale on lubi i czuje się przy tym świetnie. Lubię, gdy nie masz pieniędzy, bo ciągle wydajesz na auta. U mnie w garażu jak zwykle stoi tylko... Ciocia Krysia, no tego typu to ja chyba nie muszę wam przedstawiać. Oczywiście cały czas gada przez telefon, ale to nie tak, żeby dyskretnie, nie! Ona drze się na cały autobus. No cześć Złotko, jak tam Wiktorek? No opowiedz mi wszystko, bo ja muszę wszystko wiedzieć. Bo ja ostatnio to ja w ogóle Maciusia posłałam do szkoły językowej. Widzisz, mój Maciuś to jest taki ambitny. Maciuś chińskiego się uczy, chińskiego. Co? Nie wierzę! Jak to możliwe? Mówisz poważnie? Janusz nie jest z Magdaleną? Nie wierzę w to! Przecież oni byli taką piękną parą! Nie, kłamiesz! Jak on mógł ją zdradzić? Ja nie wiem! No masakra jakaś! Nie dowierzam po prostu! Nie dowierzam! Przed wami pan Zmarzluch. Na dworze jest 15 stopni, ale on marznie. Czuje, że życie to Syberia. Troszczy się o wszystkich. Przepraszam bardzo, a pani nie jest zimno? Nie, bo ja myślę, że tutejszy TM nas zaniedbuje i ostro przesadza z klimatyzacją. Uważam, że klimatyzacja akurat jest w porządku. No wie pani, bo ja mam problemy z ciśnieniem. Otóż mam nadciśnienie. Zawsze jest mi trochę cieplej i ogólnie to puls mi się zwiększa, jak jest zimno. Jest to dla mnie niebezpieczne, a poza tym to uważam, że zagrożenie zimnem jest naprawdę bardzo realne i musimy się tego przestrzegać. Tak. Słyszy pani to dziecko, które krzyczy tam na końcu autobusu? To pewnie z zimna. Wiecie jednak, co może być gorsze? Kiedy kierowca autobusu bądź busu postanowi puścić własną muzykę i nie radio, nic z tych rzeczy.